Kar, dawaj test pneumata. Czekam jeszcze na wulkanizatora, aż mi potwierdzi, że mogę przyjechać. Nie opłaca mi się jechać teraz do domu, bo i tak muszę busem jechać, bo nie wejdą mi te koła. Zawiozę też jeszcze od enduro, bo mam rozwalone koło. I patrzcie, to jest mega sprawa. Ale jest mega, naprawdę. Cokolwiek będziemy chcieli robić. Takie cudo. No bardzo, bardzo zadowolony jestem z tego klucza udarowego. Mega. Muszę przybić jeszcze z domu, mam takie inne wkrętarki. Słabsze. Parkside'a dwie. Ze zmiennymi nasadkami. Takich drobnych tam śrubek. To się przyda. Zresztą generalnie, praktycznie można wykorzystać ten klucz do wszystkiego. Zablokuję. Nie, naprawdę, to jest mega sprawa. Bez kabla, bez niczego. Tu szukać wtyczki, tu tego, tu tamtego. W sumie najtańsza opcja na rynku. To jest git. No i założę sobie te nowe koła z tymi felgami stalowymi. Podwyższy się trochę kład. Nie będę tak już szurał dołem. Mega. No to już słuchajcie, wszystko mam skończone. Zobaczymy, może jeszcze wydech będzie zmieniany, ale to jeszcze tego nie wiem. Zobaczymy. Jestem ciekawy, ile to moje malowanie wytrzyma. Lakierem matowym to jeszcze wszystko zrobiłem. Myślałem, żeby zmienić na tą starą, na ten stary zderzak, ale zostaje to. Jest takie inne. Powiedziałbym takie futurystyczne. No i zamówiłem skarpety czerwone. Jednak nie chciałem ich zakładać, ale te sprężyny białe tu faktycznie straszą. Jutro jedziemy na święconkę. Składziszem tutaj się filmuje. No nie wiem, ja lubię tą kamerę trzymać i nawijać. O, Tomka jeszcze CB. Czekam na Ukrainę. A trochę to zmieniało się tutaj na garażu. Dalej wulkanizator. Spiesz się z tym. Chcę pojechać na obiad. Chcę już je montować. No, mój Raptor na honorowym miejscu teraz stoi sobie. Patrzcie to. O, dzwoni chyba. Dzwoni wulkanizator. Jest, Mikołaj dzwoni. Siema, Mikołaj. To lecę, już zabieram kiecę i lecę. No, nara. Jadę po kółka. Git, majonez. O, i to właśnie, to kółko muszę zabrać. Do naprawy. Na pewno się ucieszą. Oni lubią od mleka różne takie roboty. Patrzcie to, jak to wywaliło.
Powiem wam taką jedną rzecz. Motocykl motocyklem, ale quad jest mega fajna sprawa. Powiem wam jeszcze taką rzecz, że uwielbiam ciągle coś przy tym quadzie grzebać. Po prostu to jest radocha, no po prostu każda śrubka, każdy element, ze wszystkiego człowiek się cieszy. Motocykl, motocykl to motocykl, nie no. Nie wiem, jakoś w motocykl mi się nie chce ładować. Odkąd tylko mam quada, to jest mega, mega sprawa. Jestem po prostu bardzo zadowolony. Lubię tam robić, grzebać, dokładać coś tu, tamtoś, kupować. Od początku, jak tylko tego quada kupiłem, to po prostu no wszystko cieszy, nie? Wszystko cieszy. Niekoniecznie jazda, nie? Ale pasy zapnij, byku. Wiecie co? Powiem wam tak. O quadzie cały czas marzyłem. Kupiłem go. Motocykle miałem cały czas. Takie upiększanie motocykla. Nie widziałem w tym takiego fanu po prostu. No słuchajcie, tak, upiększając motocykl, po prostu no coś tam zmieniałem, wydech zmieniłem, okleinę założyłem, coś tam cieszyło, ale nie tak jak na przykład tego quada. Jak tylko kupiłem tego Raptora, od początku coś wymieniałem, czy klamki, czy manetki, cokolwiek, lusterka zakładałem, wszystko, no czy klocki wymieniałem, okleinę zakładałem, opony kupowałem. To i to wszystko po prostu tak cieszy. Nie tak jak motocykl. Quad. No po prostu mega, mega fajna sprawa. Patrzcie to. Kupiłem quada. Marzyłem o nim. W końcu go kupiłem. 4 lata marzyłem o quadzie. No w końcu trafił mi się Raptor. A już mi było obojętnie, jakiego bym nie kupił. I słuchajcie, to jest fenomen quada. W moim przypadku, nie? No wiadomo, motocykle miałem, coś tam robiłem, ale to tak nie cieszy, jak cokolwiek zrobić przy quadzie. Quadem nie trzeba nawet jeździć, tylko cokolwiek tam, wiecie, coś zmieniacie, coś tu, coś tamto. Każda pierdołka, duperelka, no wszystko po prostu cieszy. Fajnie się zamawia do Raptora i wymienia i go się upiększa, znaczy dokłada, no tak spłaściłem to do Raptora, ale nie, w ogóle kłada. No tak idzie fajnie zrobić, z tym, że no motocykl też, ale to akurat w moim przypadku to tak nie cieszy jak właśnie zrobienie coś przy kładzie, nie? No po prostu jestem mega, mega zadowolony. Uwielbiam to po prostu robić. Niekoniecznie nawet jeździć. Gazuj, byku i odbieraj te kółka od Mania. No i słuchajcie, na tym polega fenomen chyba kładów. No, jutro właśnie pod ten kościół tutaj podjedziemy. Święcić. Pokarmy. Moto święconka. No co, no będę kończył, bo nawijam i skończyć nie mogę. Także powiem wam tak. Przez te święta co, bądźcie grzeczni. Bądźcie grzeczni. Pamiętajcie, że inni ludzie też wokół was żyją.
i bawcie się tą pasją. Motocyklami, quadami, rowerami, hulajnogami. Cokolwiek to, nie, to jest i czym się interesujecie, to... Wesołych świąt! Od ekipy i ode mnie. Hejos! Mega, nie uwierzycie. Zobaczyłem właśnie te kółka, zapakowałem je, aż mi normalnie buty spadły. W skarpetkach jadę. Mega, zaraz wam to pokażę. Po prostu, no muszę wam to pokazać, nie? Z czachy dym mi poszedł i buty mi spadły. Mega, mega opony. Zaraz dojeżdżam i wam pokazuję. Dobra, byku, jedź! Tak zrobię tego kłada, że żal będzie nim wyjechać. Kurde, no. Może tak być, nie? Tomek jak zobaczy, to dopiero zbaranieje. Będzie mówił tak, ty, no ja też chcę takie opony, też chcę takie opony. A powiem wam, że chciałem mieć współpracę właśnie z Maxxisem. No jakoś nie wyszła ta współpraca. Stwierdzili, że Maxxis to jest samogra i że nie potrzebuje żadnej reklamy, żadnego niczego. I mówię sobie, kurczę, dlaczego ja mam kupować Maxxisy, jak są podobne opony w niższej cenie? No i wybrałem te. Już chwileczka, już dojeżdżam, już zaraz pokazuję. Może nie zdążę ich założyć, ale zobaczycie. No jak tu na takich nowych oponach w teren pojechać? Ja cię nie mogę. Beki. Nie wiem, nie dam rady. Nie dam rady, po prostu nie dam rady. Tam. X-Trail. To jest tył, to jest przód. Patrzcie, jaka kocha. Zaraz przyrównam je do tych Maxxisów. A te są na sprzedaż. 500 zł idą. Patrzcie to. Patrzcie to, o ile mi pójdzie do góry. Zobaczymy, czy przód też jest. Ole, będzie pięknie. Ja cię nie mogę. Już się nie mogę doczekać. Nówka sztuka nieśmigana, na przód jeszcze nigdy mój Raptor nie miał nowej opony. Ja jestem ciekawy, czy też pójdzie do góry. Raczej nie. Można powiedzieć, że jest to samo. No może z pół centymetra, centymetr. Może centymetr. No ale zobaczcie, też będzie tutaj ładnie drapać. Inna jest w ogóle ta kostka. Tu jakby taka była w miarę taka kierunkowa, a tutaj już jest taka... No zupełnie inne opony. Tył bardzo podobny, można powiedzieć, że... bardzo zbliżony, ale przednia jest zupełnie inna. Nie. No, gdzieś z pół centymetra tylko. Tyle co kostka, czyli są takie same, tył jest tylko wyższy. Ja cię na takich podwójnych oponach niezła fota by wyszła. Ale mówię wam naprawdę, no cokolwiek robić przy kładzie to jest mega, mega, mega fajna sprawa. Polecam każdemu. Jak nie spróbujesz, to nie wiesz. Nie dość, że frajda z jazdy, to jeszcze można tak fajnie go robić i robić i robić i końca nie widać. I można robić i robić i robić i robić. Tak. Dobra, po ostatnie kółko idę. Tomek pypcia dostanie po prostu, jak to zobaczy.
Powie Bleku, załatwię takie mi. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Co? To może szybko wymienię, mam klucz. No jak? Jak myślicie? Jak myślicie? No od razu lepiej na tych felach, nie? Kurde. No nie po to kupiłem ten klucz, żeby tak tutaj... Co wy na to? Myślę, żebyście chcieli. Jak i ja. Siema. To jest napad. Siema. Kupiłeś motor? Nie, a ty? Nie. Pa. Co się dzieje? Kupiłem klucz udarowy sobie. Do ręki bandyta. No. I zmieniam opony, bo mu manię odebrałem. Działaś, panie? Kurwa, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Nie naładowałem. Ale jaja. To muszę naładować. To jutro wymienię. Sorry, byki. Nie da rady. Godzina, dwie? O, pół godziny. Pół godziny. O. Spadła śruba. Dobra. Git. Git majonez. W końcu klucz. Ja wiem, ty chcesz jechać z powrotem do tego hotelu, do tego pokoju. Marzę o tym. Wiesz, to są drogie rzeczy, nie? No, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Na przekątną się przykład. Dobra. Dobra, lala. Git. Masz. Dzięki. A z ciekawości sprawdzę, jak to w ogóle dokręca, wiesz? Dokręcam na jedynce. I sprawdzę jeszcze kluczem. O, jeszcze by mogło iść. I voilà, gotowe. Jak, Daniel? Bandzior, co? Lepsze czarne felgi? Lepsze. Teraz lepsze. Teraz lepsze. Czyli co, foty na Instagrama. Klucz się przydał. Daniel pomógł. To co, Daniel, spokojnych, wesołych świąt. Wam też życzymy spokojnych, wesołych. Co? Spalować jajka. Wesołych świąt, byki. Hejos. Jo. Jo.